Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Propaganda najpierw sowiecka, a dzisiaj rosyjska próbuje nazwać atak z 17 września 1939 roku ochroną dla mieszkańców Białorusi i Ukrainy. Ale to nieprawda, podkreślił w wytycznie podczas obchodów 81. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę prezydent Andrzej Duda. 81 lat temu zniszczona została wolna i niepodległa Polska, podkreślił podczas uroczystości rocznicowych w wytycznie upamiętniających atak ZSRR na Polskę prezydent Andrzej Duda. 81 lat temu najeźdźcy niemieccy i sowieccy zniszczyli byt państwa polskiego, wyśnionego i wywalczonego przez pokolenie powstańców styczniowych, a później ich dzieci i wnuków, którzy tą niepodległą Polskę, brocząc własną krwią, zdołali odzyskać. Fakty te starano się i w dalszym ciągu stara się zniekształcić, dodał prezydent. Sowiecka wcześniej, a dzisiaj rosyjska propaganda próbuje nazywać tamten brutalny akt sowieckiej agresji ochroną dla mieszkańców Białorusi, Ukrainy. Wszyscy doskonale wiemy, że to nieprawda, a to miejsce jest najlepszym tego dowodem. To właśnie tu w wytycznie oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza starły się z Armią Czerwoną, dając dowód swojego męstwa, broniąc Polski i jej mieszkańców. Agresja Sowietów na Polskę była zemstą za zwycięską bitwę warszawską sprzed 100 lat. Stalin nigdy tego nie zapomniał. Nie zapomniał tamtego wstydu, nie zapomniał tamtej przegranej, nie zapomniał tego, jak Polacy pędzili jego i jego żołnierzy. Ta zemsta była straszna, okrutna, nieludzka. Była ludobójcza. Dążono do wymordowania polskiej inteligencji, a przez to do unicestwienia polskiego narodu w przyszłości. To wszystko, jak akcentował prezydent Andrzej Duda, się nie udało, bo w polskim narodzie głęboko tkwił etos walki o niepodległą Polskę. Etos oparty na wartościach, podkreślił prezydent. Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą na Litwie. Dziś wraz ze swoim litewskim odpowiednikiem podpisali deklarację o współpracy polsko-litewskiej dotyczącą m.in. wsparcia dla Białorusi. Rozmawialiśmy o najważniejszych kierunkach współpracy naszych krajów. Z zadowoleniem przyjęliśmy osiągnięcia, omówiliśmy wytyczne przyszłej współpracy. Zgadzamy się, że ostatnie 4 lata naszej współpracy były niezwykle owocne. Mówił litewski premier Saulius Skvernelis. Chodzi m.in. o połączenie kolejowe Wilna i Warszawy czy dalsze współdziałanie w walce z pandemią COVID-19. Ta współpraca będzie też kontynuowana we wspólnym wspieraniu Białorusinów w dążeniu do wolności. Deklarację w tej sprawie podpisali premierzy Polski i Litwy. Trzeba o tym głośno mówić. Nie możemy wsadzać głowy w piasek, bo jest niezwykle ważne, żeby Europa zdawała sobie sprawę z tego, jak ważna jest wolna i suwerenna Białoruś dla bezpieczeństwa i dobrobytu całego kontynentu. My doskonale o tym wiemy. Podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie poinformował, że Polska przygotowała projekt gospodarczego wsparcia dla Białorusi. Przedstawiłem plany pomocy gospodarczej, które chcemy pokazać w Radzie Europejskiej za tydzień. One spotkały się z bardzo przyjaznym odbiorem pana premiera Sauliusa Skvernelisa i pana prezydenta Republiki Litewskiej. Podczas wizyty minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski i jego litewski odpowiednik podpisali ważny dla polskich szkół na Litwie dokument. Przewiduje on m.in. wyposażenie polskich szkół w podręczniki w języku polskim oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Prawo i Sprawiedliwość chce niezwłocznego uchwalenia projektu ustawy o ochronie zwierząt. Przed gospodarczymi skutkami wprowadzenia przepisów przestrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W naszym przekonaniu idą za tym wyłącznie względy ideologiczne. Oba te działy w swej istocie niczym się nie różnią od produkcji, nie wiem, trzody chlewnej czy
czy kurczaków. Konsekwencje są tego dla zwierząt hodowanych na skalę przemysłową takie same. Więc w naszym przekonaniu jest to decyzja głęboko niemerytoryczna i rodząca negatywne skutki gospodarcze dla Polski. Łączne skutki tych regulacji w obu tych dziedzinach są przez organizacje rolnicze i producentów mięsa oceniane nawet na 9 miliardów złotych rocznie. Takie mogą być koszty dla polskiej gospodarki. Są to koszty gigantyczne. Oczywiście będą beneficjenci tych rozwiązań. Największymi beneficjentami będą rzekomo prozwierzęcy, współodczuwający i w ogóle postępowi Duńczycy i Niemcy, którzy po prostu zajmą te nasze rynki i myślę, że w siedzibach firm, które się tym zajmują, czy w resortach gospodarczych w krajach skandynawskich i w Niemczech, no, są otwierane z tego tytułu szampany. Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla trzech kontrolerów pełniących służbę na lotnisku w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. To podstawa do wydania międzynarodowego listu gończego. Zespół śledczych wielokrotnie dokonywał oględzin szczątków wraku Tu-154. Prokuratura Krajowa występowała do Rosji z wnioskami o pomoc prawną, w tym o przesłuchanie podejrzanych. Kluczowe czynności procesowe po stronie rosyjskiej nie zostały jednak wykonane. Z ostatniej analizy dowodów wynika, że radiolokacyjny system lądowania obsługiwany na wieży kontrolnej w Smoleńsku był niesprawny. Punkt oznaczający pozycję samolotu zanikał na monitorach, a przekazywany pilotom informacje o położeniu samolotu były nieprawdziwe. Kontrolerzy, nie znając dokładnego położenia samolotu, zezwalali na zniżanie i warunkowe lądowanie. Do takich wniosków śledczy doszli po odczytaniu nagrań rozmów z rejestratora P500. Prokuratura postanowiła złożyć wniosek o tymczasowy areszt dla trzech kontrolerów. Zarzuty, które postawiono kontrolerom, dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, skutkującego śmiercią wielu osób. Jeszcze 3 lata temu pułkownik Paweł P. i major Wiktor R. mieli postawione zarzuty o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu powietrznym. W kwietniu 2017 roku decyzją prokuratury zarzuty zostały zmienione na umyślne działanie. W opinii prokuratorów kontrolerzy, wydając polecenia, wiedzieli, że może dojść do katastrofy i umyślnie się na to zgodzili. W 2017 roku pierwszy raz zarzuty usłyszał także podpułkownik Nikołaj K., który wydawał polecenia kierownikowi lotów. Teraz, jeśli sąd przychyli się do wniosku o tymczasowy areszt, śledczy będą mogli podjąć działania w celu zatrzymania kontrolerów. Jeszcze dziś zostanie formalnie wszczęte śledztwo w sprawie pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Sosnowcu. Jednym z pierwszych działań śledczych będą oględziny na pogorzelisku. Zgłoszenie o pożarze nielegalnego składowiska strażacy otrzymali w środę wieczorem. Pożar objął ogółem około 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Paliły się ciekłe substancje chemiczne zgromadzone w dużych plastikowych zbiornikach. Prawdopodobnie były to materiały ropopochodne. Spłonęły również zgromadzone w pobliżu plastikowe odpady. Pożar rozprzestrzenił się między innymi na część pobliskiej hali. Znaczną część okolicznych zabudowań udało się uratować. Z pobliskich budynków mieszkalnych ewakuowano 25 osób, podstawiono dla nich autobus i zapewniono noclegi. W szczytowym momencie przy gaszeniu pracowało ponad 240 strażaków. W tej chwili strażacy dogaszają pożar przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. Przerzucają bloki spalonego materiału, aby przelać je wodą i wykluczyć możliwość ponownego pojawienia się ognia. Na miejscu jest specjalistyczna grupa chemiczna. Bada jakość powietrza oraz wody w przepływającej obok miejsca pożaru rzece Przemszy. Na razie wyniki są w normie. W ostatnich miesiącach miasto zawiadamiało prokuraturę o nielegalnym składowaniu odpadów. Jeszcze dziś zostanie formalnie wszczęte śledztwo w sprawie pożaru. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.